1 czerwca, który jest dla nas dniem patrona szkoły, księdza Jana Twardowskiego. Jest to od wielu lat Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jest mi bardzo miło powitać wśród nas pana wójta Pawła Kołodziejskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie wójta pana Pawła Bramczyka. Witam przedstawicieli Rady Rodziców, przewodniczącą panią Ewę Suską. Witam panią Agnieszkę Dylewską. Witam panią Annę Stopkę. Serdecznie witam wszystkich rodziców, a także babcie, bo widziałam takowe. Bardzo jest mi miło, że przyjęli państwo nasze zaproszenie do wspólnego świętowania tego pięknego dnia. Witam serdecznie. Witam panie dyrektor i wszystkich nauczycieli i wychowawców. Najserdeczniejsze powitania kieruję do naszych drogich uczniów, do dzieci, do oddziałów przedszkolnych i klas od 1 do 6. Witam serdecznie, drogie dzieci. W tym szczególnym dniu będziemy blisko naszego patrona. Jestem pewna, że on jest również blisko nas. Hasło, które dzisiaj nam przyświeca, brzmi: to ksiądz Twardowski sprawia, że uśmiech na twarzach dzieci się pojawia. Ja w tym szczególnym dniu dziecka chciałabym każdemu z naszych drogich milusińskich i tych starszych, którzy się, żeby się nie obrazili za tych milusińskich, mam nadzieję, że dzisiaj nie, żeby uśmiechy wywoływane na waszych twarzach i radość w waszych sercach była spowodowana różnymi sytuacjami, nie tylko twórczością księdza Twardowskiego. Niech życie niesie wam wiele pogodnych, szczęśliwych, radosnych chwil. Niech was otaczają sami życzliwi ludzie, wiele, wiele radości, ciepła, słońca, serdeczności z okazji Dnia Dziecka. Nie tylko dzisiaj, ale na każdy dzień waszego życia, drodzy uczniowie. Wszystkiego najlepszego. Żeby nie przedłużać, jeszcze będzie, myślę, wiele miłych, sympatycznych, różnych dzisiaj chwil. Do nich będziemy nawiązywać. Rozpoczniemy naszą uroczystość wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem pieśni szkoły. Proszę wszystkich o powstanie. Wprowadzeni znają odpowiedź. Nie wiem, czy wiecie, że 1 czerwca urodził się patron naszej szkoły, ksiądz i poeta Jan Twardowski. Ten fakt to chyba coś więcej niż przypadek. Posłuchajcie, jakie słowa kieruje do was w okazji tego święta. Dzisiaj jest święto dziecka. O dzieciach mówią w telewizji, piszą w gazetach. Takie wielkie imieniny wszystkich dzieci, a więc i życzenia dla dzieci. Składam życzenia, by wszystkie dzieci były tak dobre dla innych, jak mamusie są dla was. W tym radosnym i wyjątkowym dniu, świętując jednocześnie Dzień Patrona i Dzień Dziecka, wspólnie z księdzem Janem zapraszamy wszystkich na ulicę Śmieszną! Yeah.
powiedziałam. Legenda powstanie po śmiechu. Bóg stworzył świat doskonały, sześć kuchni. Ptaki nie świergotały, wszystko było szare. Ludzie żyli w złości i w gniewie, a zarazem w smutku. Stworzyciel świata postanowił to zmienić. Nie chciał, by jego dzieło, nad którym tak się napracował, opanowało zło i nienawiść. Stworzył Bóg anioły, by rozweselały świat. Pierwszego z nich nazwał Śnieżkiem. Nie spełnił Orlena powierzonego mu zadania. Wprawdzie rozweselał anioły, lecz nie potrafił wywołać radości na twarzach ludzi. Powołał więc Bóg innego z aniołów, by rozśmieszył ludzi i rozweselił naturę. Nazwał go Wesołkiem. Ponieważ w niebie było już wesoło i radośnie, spłonął na ziemię. Szybko przekonał rośliny i zwierzęta, że przyjemniej żyć w zgodzie, bo życie jest piękne i kolorowe. Lecz nie mógł rozśmieszyć ludzi, ponieważ był już bardzo zmęczony. Wybrał więc Bóg anioła zwanego Uśmiechem, aby przyleciał na ziemię i rozpoczął swoją pracę. Spotkał chłopca, który wydawał mu się bardzo smutny. Opowiadał mu zabawne historie, aż udało się wywołać radość na twarzy chłopca. Inni ludzie poszli za przykładem dziecka i stali się radośni. Na pamiątkę tego wesołego anioła radość na twarzy nazywamy uśmiechem. Legenda uczy nas, że życie bez radości jest monotonne i smutne. Jedna z ludowych mądrości mówi, że kto codziennie rano śmieje się pół godziny, ten jest wesoły i zdrowy. Warto się śmiać, więc śmiejmy się. Thank you.
się echem, bo tam każdy z każdych rozmawia ze śmiechem. Więc zamiast się smucić, to na śmieszną świecie. Tam znajdziecie uśmiech, zabawcie się wreszcie. Dziewczynka ucieszyła kuzynkę, bo powiedziała, że dostanie nową do włosów spinkę. Thank you.
piękne baloniki kolorowe do przebicia gotowe. Zapraszamy. Jeden pisa. Jeszcze Olunia. Jeszcze jakąś mamy odważną? Prosimy. Teraz daj tajną broń. I zapraszamy. Muzyka. Dziadkowie są z was dumni, tak jak ja, wasze panie nauczycielki.
Rozwijajcie się dalej, jak te piękne, kolorowe kwiaty, które się tutaj pojawiły. A nasza szkoła, chociaż jest przy Wyszkowskiej, może od dzisiaj niech będzie przy ulicy Śmiesznej. Dużo, dużo radości jeszcze raz. Ja bardzo chciałam podziękować też Radzie Rodziców za to, że za chwilę będzie wiele atrakcji dla naszych dzieciaków i dla gimnazjalistów również. Pięknie dziękujemy za poczęstunki, za te wszystkie atrakcje. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy pięknie.